Hard w dzisiejszym odcinku dwa tematy połączone. Jeden to nakładanie szpachlówki tutaj na tego Drakena. Tamiya. Tak, napisaliście w komentarzach, ja się tego słucham. I w tym momencie tutaj nałożymy troszeczkę tej szpachlówki przy pomocy końcówki pilnika. Na tego drakena, że tak, położymy to na szpachlówkę. Tutaj Mister Hobby. Tak, i położymy tutaj dokładnie ten sam manewr zrobimy co na drugim skrzydle i to będzie nam schnęło. A tematem przewodnim dzisiejszego odcinka jest, a co to za klej tam masz? Pytaliście okleje B7000. Co to są za kleje i z czym to się je? Powiem Wam tak, ja tych klei, to są kleje uniwersalne, produkcji chińskiej. Uniwersalność polega ich na tym, że stanowią dosyć, to są dosyć dobre kleje, tak? Dokładnie co w składzie jest, to tu, trudno tutaj mi ocenić. Mogę powiedzieć, że to są kleje do połączeń też elastycznych. To też tutaj pewien trop tutaj prowadzi. Dokładnie macie tutaj, czyli jest wodoodporny, fleksible, czyli jest do jakichś połączeń. Takich, które są elastyczne. To nie jest na pewno klej, który bardzo dobrze łączy. To nie jest cyanoakryl, tak? To nie jest cyanoakryl. Co ciekawe, tutaj w tym kleju tak ten klej wygląda w rzeczywistości. Dlaczego o tym wspominam? Bo czasami używam tego na przykład do wklejania obciążeń przy tym modelu. Tego użyłem. Jest to taki no, uniwersalny, można powiedzieć, klej. Tutaj jest jakaś technical data w języku angielskim. 3 minuty po 24 do 48 godzinach uzyskuje pełną twardość. Trzeba, wiadomo, oczyścić powierzchnię i tak dalej. Dzisiaj użyję tego kleju, ponieważ wczoraj miałem pancer jedynkę robić, ale wyszło tak, że robiłem rower. Tak, rower, buduję rower, znaczy zbudowałem rower, odnawiam go w tej chwili, a to do innego roweru jest. Spróbujemy połączyć. To nie jest tworzywo, które jest rozpuszczalne przez nasze kochane kleje, więc jeżeli mamy coś takiego, to wtedy najlepiej użyć takiego kleju. B7000. Troszeczkę niemodelarskie zastosowanie, ale to jest uchwyt na komórkę, który pozwala przewodzić komórkę, ale on już się już wyrobił i w tym momencie po prostu komórka może odpaść z roweru. O, tak. Cygi odpada, jest bardzo lekko to już wszystko chodzi, więc w tym momencie użyję tego kleju do przyklejenia. Do przyklejenia tego uchwytu, do zrobienia go, żeby już na stałe był zamontowany. Powiem Wam tak, ten klej tutaj nie zdałby egzaminu z tego względu, że to tworzywo jest odporne na rozpuszczalniki zawarte w tym kleju, więc tutaj sobie możemy coś takiego podarować. Więc użyjemy tego, jeśli klej wytrzyma, będzie ok, to zobaczycie następny odcinek, bo jeżeli spadnie mi komórka i się rozwali, to nie będę miał o czym nagrywać. Nie, taki żarcik, ale ok. Sama aplikacja kleju jest dosyć prosta, bo to są, widzicie, B7000, to są dwa kleje o tym samym oznaczeniu z zupełnie innych firm. Dobra. To powinno dobrze trzymać. Kurczę. Trudno go wycisnąć, ale damy radę. Się ręka trzęsie, nie? Jakbym pił coś wczoraj. Dobra. Ok.
I tak jak powiedziałem, w modelarstwie tego kleju używam na przykład do obciążników albo do innych rzeczy, które, znaczy tak, do blaszek raczej on się nie nada. Do czego może się jeszcze nadać? Jest na pewno przezroczysty, więc no upartego na przykład do oszklenia można by było go użyć. Nie powoduje ta akcja, no akryl nie wchodzi żadna taka mgiełka ani nic takiego. Dobra, ja jeszcze go tutaj troszeczkę mocniej wycisnę. Okej. Przed oczywiście nałożeniem to było oczyszczone. I zobaczymy. Po 3 minutach takie wstępne utwardzenie do 24 godzin całość. Także odpowiadam na Wasze pytanie. B7000. To jest na AliExpress, to było kupione. Nawet nie pamiętam już ceny, ale przydaje się też do innych zastosowań, nie tylko modelarskich, ale to jest taki, można powiedzieć, uniwersalny klej. Widzieliście konsystencję. Jeszcze zobaczę, czy na przykład z tej firmy czymś się różni. Nie, one są bardzo podobne. Mają taką igiełeczkę tutaj. Jest przezroczysty i. I można powiedzieć o nim, że to jest taki klej uniwersalny. Dobra, słuchajcie, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku, mam nadzieję.